Witam serdecznie. Dzisiaj spotykamy się z Magdaleną Rabczyńską, która zajmuje się bardzo ciekawą metodą diagnostyczną i terapeutyczną. Witam Cię. Dzień dobry, witam Ciebie i witam Państwa. Swoje zdolności odkąd masz? Czy to przyszło tak później, czy od dziecka, czy byłaś dziwna? Jak to tam było? No bardzo dziwna byłam od dziecka, to prawda. Już jak otworzyłam oczy, to miałam dziwne zachowania w łóżeczku, jak to mama mówiła. Jest ktoś, kto tym zarządza. Czyli stąd dopiero idzie sterowanie dalsze. I nieważne, ile naprawimy w organie, jeśli nie naprawimy tego sterowania, to mówimy o chorobach, ale mówimy też o myślach. Bo nie wiemy, skąd to się bierze, to nie zawsze będzie chaos. Zwróć uwagę, jest mówione, że choroby typu nowotwór są chorobami gorącymi, to takie zmiany ergoterapii, są chorobami duszy. Że po coś człowiek dostaje chorobę, żeby przetworzyć coś. Owszem, spotkałam się z agresywną energią, typu proszę się odsunąć, zaraz panią uderzę i nie wiem, co się dzieje. Tak. A przed cudem taki wojownik akurat tam wewnątrz, pan, który, ja mówię, ty mnie uderzysz, ja cię zaraz pokażę, co ty mnie uderzysz. Ale rzeczywiście narastała w nim ta agresja i nie wiedział dlaczego. Jak ja mu wytłumaczyłam, że kiedyś, w jakimś wcieleniu był armii i on ma prawo, bo jest silnym mężczyzną i ma prawo, i to dlatego ja tak czasami reaguję. On się bał, żeby kogoś nie zabić, może ma zakusy na morderce. Słuchaj, nagle ta energia jest przetwarzona, tej świadomości, czym jesteśmy. Skąd się wzięliśmy, tak? Ale na przykład tkanka ta, która tworzy ten płaszcz, zamkniesz oczy i wyobraź sobie, że tak wchodzisz do siebie, do środka. No i tam, przepraszam, idziesz sobie, jak było sobie życie i oglądasz, tak? Z pochodnią, a tu jest to... Oni mają bardziej zwartą tą tkankę. A więc są inaczej uwarunkowani niż człowiek rasy białej, Europejczyk. Mhm. Nie zauważyłam tego w Słowianach. Tu mamy jakby jedno. Wywodzimy się, są bardziej zbite, na przykład rasa hinduska ma, jak dla mnie, inaczej zbudowaną wątrobę, genetycznie, ona jest, my mamy twardą, wiesz, taka twarda, a oni mają bardziej płynącą, miększą i nie jest to choroba. Mhm. Inaczej wygląda człowiek rasy czarnej, on najtwardsze ma nerki,